Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie, 38 odcinek z serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. Ja jestem moi drodzy Yuken i zapraszam was moi drodzy do oglądania, bo dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek na temat tego, jak złowić ogromne, duże, unikatowe karpie, jak pobić swój rekord osobisty, może jakąś życiówkę lub być może trafić do topki. Także to wszystko będzie w dzisiejszym odcinku, który tak naprawdę powstał, moi drodzy, spontanicznie. To jest najlepsze w tym wszystkim, że ten odcinek powstał spontanicznie w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym pokazywałem wam, jak wychodzi exp, jak wychodzi kasa, jeśli chodzi o łowienie tych szczupaków muski gołych na Michigan, ale to od 45 levelu dopiero, kiedy macie dobre wędki. To macie w poprzednim odcinku, więc tu o szczupakach nie będziemy mówili, ale w jednym skrócie próbowałem wam pokazać, że taka siatka czy te szczupaki wychodzą o wiele bardziej korzystnie niż na przykład siatka karpia. No i wszedłem na deltę po to, żeby tą siatkę z karpiem zapełnić, żeby dać wam takie porównanie. No i na zupełnie, na spontanie powstała metoda, która pozwoliła mi, że tutaj wam pokażę. Przy was będę robił resztę, natomiast oczywiście zwykłe karpie będziemy z siatki wypuszczali. One do siatki są wkładane, natomiast będziemy je jak najbardziej wypuszczali. Zobaczcie, na jednym spocie, jeden za drugim, złowiłem. To jest w ogóle, moi drodzy, 18, no żadna rewelacja. To nie jest żaden wielki wyczyn. 19 według mnie też, bo to bez zanęty śmiało można złowić. No ale tu już mamy karpia, kochani, 27 kilo. 27 kilo. Unikatowego karpia, pobiłem rekord swój osobisty. No niestety nie nagrywałem w tym czasie, bo po prostu testowałem zanętę. Tak, dzisiejszy odcinek będzie z zanętą, więc od razu wam powiem, że ta metoda nie należy do tanich, nawet nie należy do opłacalnych, ale jeżeli chcemy oczywiście pobić swój rekord i złowić ogromnego karpia, to jak najbardziej będzie spoko. Co mamy? No mamy te same wędki oczywiście, które mieliśmy w poprzednim odcinku na Michigan, kompletnie te same, nic nie zmieniałem, no po to, żebyście mieli no jasne porównanie wędka do wędki. Bo to, że parę odcinków wcześniej nagrywałem odcinek o karpiach, miałem zupełnie inne wędki, więc liczcie się z tym, że kilka odcinków wstecz na karpiach mój exp zadanego karpia na pewno był znacznie wyższy niż będzie teraz na tych wędkach. No, na 45 levelu kupiłem mocniejsze wędki, z którymi też jest trochę zabawy z karpiami, czy ze szczupakami, nie powiem, że nie, ale na razie ich nie zmieniam, na razie są ok. Do 50 jakoś dobrniemy, potem się zobaczy, jak pójdziemy na Anglię. Natomiast no, wędki są te same, mamy haczyki 10-0, kurydza, znowu 10-0, groszek i co ciekawe, te wszystkie unikaty, moi drodzy, wzięły nam, nie, jeden wziął unikat na kukurydzę, dwa wzięły na groszek. Unikaty. Także moi drodzy, mamy dwie wędki. Trzecia wędka to jest akurat 9-0 haczyki testowo i słodka kukurydza. Oczywiście jest nam potrzebna wędka typu spot do rzucania, do nęcenia, dlatego tak jak mówię, ta metoda nie jest niestety zbyt tania. Nie należy ona do zbyt tanich. I co mamy w tej zanęcie? I to jest właśnie, moi drodzy, taka ciekawostka. Zanęta, którą tu widzicie, którą wam możecie sobie zescreenować, czy wam też przeczytam, powstała na spontanie przed chwilą. Dlaczego? Dlatego, że chciałem zrobić zanętę, którą testowałem na karpiach w Anglii, która miesiąc temu działała, bo nie wiem, może większość z was nie wie, ale większość zanęt, które działały rok temu, nie działają po aktualizacji Fishing Planet. Ale miałem taką zanętę, którą sobie opracowałem jeszcze miesiąc temu na poprzednim koncie. Siedziałem na Anglii. Zanęta oddawała fajnie. Chciałem tą zanętę przetestować oczywiście na delcie. No i moi drodzy, okazało się, że dwóch składników nam brakuje. Brakuje nam ewidentnie dwóch składników. Jeden z nich to był oczywiście CSL. Dlaczego brakuje? No bo są dostępne dopiero od 49 lub 50 levelu, a mamy 48. No więc stwierdziłem, że po prostu coś pokombinujemy. Jedną zanętę zamieniłem i mamy zamiast Catfish Destroyer dałem Grand Fish Feeder, a olałem tego CSL-a. Czyli w ten sposób mamy zanętę. 1500 Carp Rivala, Big River in Brimer 500 gram, Grand Fish Feeder też 500 gram, następnie Tutti Frutti 60 gram, Sweet Kurcjan 60 gram, no i tak samo byłby wtedy CSL 60 gram. Potestujemy z nim, ale na razie bez niego daję radę. I tutaj reszty tych dodatków, no tylko tyle nam gdzieś się zmieściło. Według mnie miało być po
236 w moim przepisie, no ale że tego jednego składnika brakuje, no to tego możemy dać mniej. No więc tak kompromisowo udało się dać 230, czyli hempcorn 230 i olica KPA po 230, czyli cała waga 4 kg 620 g. Już my to mieszamy, moi drodzy, niestety jeden minus tego jest taki, bardzo duży minus, że mamy średnią rakietę zanętową, tą 40-gramową. Przecież to jest tyle, słuchajcie, kochani, rzucania, że po prostu masakra. Ale my oczywiście i robimy taką metodę, my już sobie na miejscówkę dopłynęliśmy, ja będę w międzyczasie wam jeszcze pewne przemyślenia tu opowiadał, a w międzyczasie już robię tak, jak robiłem zawsze na karpiach, inni robią inaczej, a ja robię też, ja robię wszystko zawsze inaczej niż cała reszta. Otóż zawsze, jak nęcę, najpierw zarzucam wędki, a później nęcę, a nie odwrotnie. Będziemy wchodzili na szczyt, zobaczymy i zobaczycie, że nie zdążymy całej rakiety wyrzucać, tak nam będą tutaj karpie brały. I tak jak mówię, ta wersja, patrząc obiektywnie, ile wydałem, mógłbym dokładnie przeliczyć, ale wydaje mi się, że około 10 tysięcy poszło na 10 tysięcy poszło, no bo wejściówka 10 tysięcy, wiadomo, licencję nawet musiałem kupić, chyba tam parę tysięcy kosztuje, no i niestety, moi drodzy, niestety około 10 tysięcy na zanętę, o wędce nie mówię, bo się przyda na amblie, także dobra, tu sobie znacznik zrobimy, żeby już dalej nie rzucać. Także, moi drodzy, no nie jest to metoda, która by była tania. Więc jakby nie patrzeć, z tej kasy, którą nam pokażę na podsumowaniu, no trzeba odliczyć tą zanętę, bo to tak jakby się zwróci. Ale ja nie robiłem tego akurat stricte dla kasy, tylko pod odcinek chciałem pobić swój rekord, bo też jeden z widzów jeszcze na Michigan dał mi, zresztą pozdrawiam kolegę bardzo, bardzo serdecznie, jeden tutaj z kolegów na czacie dał mi takie wyzwanie, żebym pobił rekord. I oczywiście to dotyczyło Michigan i Szczupaka i ten challenge jak najbardziej podjąłem i go zrealizuję. Pokażę wam te karpie i myślę, że jeszcze do 50 levelu wrócę sobie na szczupaczki, bo no nie chcę siedzieć na karpiach na delcie, skoro karpie będziemy łowili sobie na Anglii, tak? Ale jak już opracowałem taką zanętę, widzicie, nawet jest jeszcze nie nazwana, nazywa się Pusty Przepis. Skoro ją opracowałem i oddała, skoro na przykład ta miejscówka, w której jesteśmy teraz, gdzie trzeba podpłynąć na kajaku, bardzo dobrze zawsze oddawała wieczorami, właśnie w tym szczycie wieczornym, no to myślę, że na tej zanęcie możemy na waszych oczach złowić nawet i większego karpia niż rano złowiłem na miejscówce pierwszej, którą oczywiście wam pokażę, nie ma problemu. Nie łowiłem z tej wyspy, łowiłem z pomostu. Widzieliście poprzednie odcinki na temat karpi, pokazywałem wam trzy miejscówki, no to jak widzieliście, to pewnie wiecie, o jakiej miejscówce mowa. Nie była to wyspa, na pewno. Na wyspę na chwilę wszedłem po prostu bez zanęty i unikat żaden nie siadł. To oczywiście, normalnie wygląda to tak, moi drodzy, że na jednym spocie jednego unikata złowicie, no i idziecie na kolejny, no bo już unikat wam nie siądzie. A tutaj przy nęceniu jesteście w stanie nawet trzy unikaty na jednym spocie wyciągnąć. No i zasada jest taka, że siatka ma być pełna medali, pełna unikatów, czyli z wyklaczki będziemy siatki wyrzucali, a właśnie chyba unikat nam do siatki się garnie. Nie wiem, czy to będzie chyba unikat, moi drodzy. To może być unikat. I tak jak mówiłem, zobaczcie, mamy wędki dosyć mocne, tak? 21 kilo kołowrotek. No nie, medal, ale walczył jak unikat. Walczył jak unikat. Jak widzicie, ten exp niby wchodzi, ale też jest porównywalne tak naprawdę. Taki karpik jest porównywalny do takiego szczupaka zwykłego. Bo chodzi o to, żebyście zrozumieli teraz, o co chodzi w moim na przykład porównaniu szczupaki kontra karpie. Mówimy o ekspie, tak? Mówimy o kasie. Tylko w ten sposób to porównywałem, tak? I chodzi mi o to, że taki szczupak muskie, gołe, w ogóle nie wiem, tak dziwnie to nazwali, gdzie powinno jakoś inaczej odmieniać, ale nie mnie tam oceniać. Taki szczupak muskie, gołe, ja bym chyba powiedział muski, taki szczupak muski goły, słuchajcie, to no daje tyle samo expa i tyle samo kasy, co medalowy karp. Ale tak jak mówiłem, nie ma sensu jakby ryby do ryby porównywać. Na pewno szczupak pospolity daje podobnie mało expa i kasy jak zwykły karp. Taki zwykły, nie?
Natomiast nie ma to sensu, wiecie, porównywać ryba do ryby. My porównujemy do siatki. Siatki, no i niejako do czasu, który też musimy poświęcić na to łowienie. Jeśli chodzi o tą siatkę, którą zapełniłem, to mój czas był start o 5 rano czasu gry i o godzinie jakoś 8. Tak, o godzinie 8 już miałem tyle zapełnione. Znaczy już tam minus jedną rybę teraz, nie? No bo jedną złowiliśmy. Więc myślę, że teraz kwestia tego szczytu, który jest przed nami, to jest na waszych oczach i będzie siatka. No, być może ja sobie zrobię też dla porównania ranek następnego dnia, zależy jaka tam będzie pogoda. I z tą zanętą też wam pokażę ewentualnie ranek następnego dnia na innej miejscówce, może na tej, a może na tej, na której właśnie tego wielkoluda złowiłem. Wszystko zależy, jak nam czasowo to zleci. O! Niektóre medale niestety, no to będzie raczej medal, bo by się zdziwił, jakby to był unikat. O, medal. Na razie medale zatrzymujemy, 900 doświadczenia. Nie jest to jakoś tam super dużo, niestety. Ale to dlatego, że mam mocniejsze wędki. To musicie brać pod uwagę, że ten exp, jak miałem słabsze wędki, to i dostawałem za karpia 2000 medalowego expa, nie? Ale no nie mogę wam jakby teraz porównywać szczupaków do karpia, gdzie odcinek nagrywałem, no dosłownie będąc chyba na 42 levelu, czy na 40, tak? No nie mogę tak porównywać, bo miałem o wiele słabsze wędki, a więc tego expa dostawałem więcej. Mimo haczyków bezzadziorowych, mimo oczywiście jakieś tam premki, bo mam ją, to tego expa było więcej, bo były słabsze wędki. No tu mam wędki takie, powiedzmy 22 kilo. Znaczy wędki dosłownie 22 kilo, kołowrotki 21. Troszeczkę mocniejszy mam przypon, ale generalnie tak to wygląda. Więc też musicie się liczyć z tym, że to był konfigurowany sprzęt, żeby dawać radę łowić te muskie, gołe szczupaki, bo one walczą jak głupie z brzegu, żeby je łowić, tak? I żeby wyciągać oczywiście unikaty z brzegu, które no tam mają po 27 kilo. No, dzisiaj 27 kilo karpia złowiliśmy. Powiem wam, że walka była też niesamowita. Także mimo mocnych wędek jestem ciekaw. Na pewno na nich nie dałbym rady. Znaczy, dać radę bym dał, tylko kwestia czasu, tak? I na pewno będę zmieniał sprzęt na troszkę mocniejszy, idąc na Whipping Willow do Anglii. Nie kupowałem, słuchajcie, na razie wędek karpiowych. Wiem, że tam, żeby zrobić misję na pewno tego karpia kolosa, no to karpiówka musi być. Na razie się wstrzymuję, bo one są po prostu jakieś takie słabe. O, trzeba będzie przerzucić jedną. Jedną będzie trzeba przerzucić. Coś nam tutaj odpłynęła. Także nie kupuję na razie wędek karpiowych, bo nie widzę po prostu sensu. Myślę, że gruntówki są całkiem spoko, tym bardziej, że jak kojarzycie, to na gruntówkach później będziemy na owoce łowić, więc też patrzę inaczej i nie popełniam tych błędów, które po prostu, moi drodzy, popełniałem na pierwszym kącie. Bo wtedy kupowałem te karpiówki, ulepszałem je. To jest strata kasy, później tej kasy mi brakowało. Chociaż teraz jak te szczupaki mi naprawdę dały fajną kasę, to na pewno będę kupował motorówkę. Tylko, no właśnie, bo sprzedałem motorówkę, bo tak po prostu chciałem kupić lepszą, ale potem stwierdziłem, żeby tą łódź basową kupić. Potem stwierdziłem, że ta najlepsza jeszcze nie jest odblokowana. Z drugiej strony, po co mi motorówka, skoro będziemy na Anglii, a tam nie może być motorówek? I tak stwierdziłem, no po co te 300 koła na razie wydawać, żeby mieć tylko motorówkę, z której korzystać nie będę. A tutaj akurat na Delcie wszedłem teraz tylko na chwilę i tylko podpływam sobie kajaczkiem. Na wyspę to zajmuje chwilę, to jest bez różnicy. Więc mi na razie ta motorówka kompletnie niepotrzebna. Na razie mamy ciszę, połowę przynęty, zanęty wyrzucone. Może być tak, że ta miejscówka tak nie oddaje, chociaż tu o po 18 ryby zaczęły brać, jeszcze szczytu tak nie mamy. Ja specjalnie przed szczytem to zacząłem, wszedłem tu przed szczytem, żeby zdążyć zanęcić porządnie. Więc się przekonamy. Czy dwa medale wjechały, to nie jest jakiś tam na razie, wiecie, wyczyn. Mam nadzieję, że to się dopiero rozkręca. Jestem ciekaw, czy uda się zamknąć siatkę
No zdziwiłbym się, gdybyśmy zamknęli siatkę z 6 unikatami, a mamy ich na razie dopiero 3. I tak naprawdę nęciłem tylko na jednym spocie, to jest moje drugie nęcenie tej doby. Stwierdziłem, że 3 to już by, nęcenia to już by było za drogo. Gdzie bez problemu medale wyciągacie bez... no właśnie, to jest ta metoda, którą pokazuję wam, jak możecie naprawdę wielką rybę złowić. W sensie 27 karpia nie złowicie bez zanęty. Moim rekordem na tym łowisku był karp maksymalnie 22 kilo. Także jeżeli chcecie złowić karpia naprawdę ogromnego, no to ta zanęta daje tyle, że jesteście w stanie kilka unikatów ze spotu przy nęceniu wyciągnąć i mogą być one naprawdę fajne i duże. Tylko daje to ta zanęta. Czy ona się zwraca? Patrząc, że tam 5000 za tego unikata dostaliśmy kasy tego 27-kilogramowego, no to powiedzmy, że połowa zanęty się zwróciła. No, można tak przyjąć, no. Można tak przyjąć. To jakaś pani się na nas patrzy i coś mówi? Ustami rusza. Dzień dobry, witamy serdecznie, pozdrawiamy panią Arion. Też często jest tak, że tutaj kobieta to jest facet. Ja tego akurat, moi drodzy, nie rozumiem. Sorry, panowie, ale dla mnie to jest trochę śmieszne. Jak robicie postać kobiety, a jesteście facetami, nie? Także no tak troszkę słabo. No, ale nie o kobietach tutaj rozmawiamy, tylko o rybach. Porównanie jako takie wam pokażę, jak dopełnimy siatę, ale żeby było równe, jakby sprawiedliwe, żeby było to porównanie z porównaniem szczupaków. Zresztą macie to w odcinku poprzednim, więc jest jakby to nagrane wszystko. Żeby było sprawiedliwe z poprzednim odcinkiem, no to musimy mieć tak zrobione, że cała siatka będzie wypełniona medalami, unikatami, czyli wszystkie zwykłe karpie za chwilę z tej siaty po prostu wypuszczę. I wtedy będzie, moi drodzy, sprawiedliwie. O! Coś się zaczyna dziać. Dobra, dalej, bo ty mi tą rakietę tu napełniasz, kurde, zamiast ryby łowić. To mnie właśnie wkurza w tych rakietach, że to tak... Nie możecie nic zrobić. Nie, to raczej nie będzie unikat, chociaż... Chociaż... Nie mam zdania, moi drodzy. Nie mam zdania. Także widzicie, widzowie, przyszedłem specjalnie dla was tutaj na Deltę, żeby wam pokazać porównanie. Specjalnie dla was wydałem pieniądze na zanętę, której pewnie normalnie bym nie kupował, bo na Delcie nęcenie według mnie jest bez sensu. Także docenicie to, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz. Polecicie moją serię poradników levelowania konta swoim znajomym, udostępnicie. Będzie mi bardzo, bardzo miło i z góry dziękuję. Macie jakieś pytania odnośnie Delty, odnośnie karpi, no bo to jest ogólnie odcinek o karpiach. Ooo! Ja nie mam pytań, bo widzę, że odjeżdża dosyć mocno, moi drodzy, a pamiętajcie, że ta wędka jest mocna. Na niej mi zazwyczaj 27, no groszek, czyli może być 27 kilo karp. Bo szczupaki, te muskie 27 kilo tak mi odjeżdżały na... Też ta wędka tak... No, raczej 19 kilo to unikat nie będzie, to nie ma opcji. On jest grubo ponad 20 kilo. Haczyki mamy, jak widzicie, 10-0 i to jest o tyle dobre, że w tym momencie, jak już bierze to konkret, chociaż no, popierdółka też nam się złapała. No, to jest nieuniknione, że czasem i popierdółka się jakaś złapie. Oj, oj, oj. Cały czas odjeżdża, nie? Czekajcie, muszę zmienić metodę połowu. Ja to nazywam metodą na arapajmę. Tak, słuchajcie, wielkie arapajmy. Ale do tego dojdziemy w odcinku, jak będziemy amazoński labirynt robili. Jeszcze trochę. Tak jak wam mówiłem, na rzekach tuba nie ma sensu iść. Mi się teraz dopiero na 48 odblokowała Mongolia, rzeka Tselenge, chyba tak się nazywa. Natomiast tam nie idę, bo mam też, myślę, że za słaby sprzęt, za słabe wędki, żeby je niszczyć. 21 kilo, 22 kilo wędki to
nie ma sensu, także też tam nie idę. Wolę tutaj się chwilę z wami pobawić skarpikami i wrócić jeszcze na szczupaki. Bo wiadomo, że jak pójdziemy na Weeping Willow, tam szczupaków nie będziemy łowili. Tylko karpie, dlatego też te karpie tak naprawdę tylko dla was tutaj wszedłem pokazać. Żeby też przy okazji zrobić porównanie. A tu jeszcze dzisiaj kolega pisał na czacie, zresztą pozdrawiam kolegę, który przed chwilą to pisał, żeby również zrobić porównanie z jesiotrami. Chociaż odcinek o jesiotrach również jest, ale no tak, musiałbym znowu nie odwoływać się do odcinka, który był, tylko odwołać się do wędek, które mam. Bo wiecie, to nie jest żadna sztuka, że sobie był odcinek, jak ja miałem o wiele słabsze wędki, na przykład na 40 levelu łowiłem jesiotry z motorówki, tak? No to wiecie, no na wędce 16-kilogramowej miałem o wiele większy exp, więc musiałbym z tym sprzętem porównać. Z tym mniej więcej wiem, ile za jesiotra wychodzi, ale to byśmy do siatki, do czasu musieli porównać. No sami musicie ocenić. 20 minut nagrania, znowu pewnie wyjdzie dłużej. Sami byście musieli ocenić. No dobra, i co my tu mamy? O ja pierdziele! Udało się, widzowie. Udało się. Na waszych oczach. Ja pierdziele. Chyba będziemy w topce. Co to się stanęło? Nie no, trzeba markera dać, kochani. Ale to nie będzie ostatni karp, czekajcie. Tylko szybko markera, zanim nam coś weźmie. Dodaj marker, tak. Koledzy pewnie coś piszą, nie? Zatkało wszystkich. Co się tu stanęło, moi drodzy? 28 kilo. Chociaż to nie jest jakiś super rekord, żebyśmy do topki weszli, od razu wam mówię. Dobra, my sobie wypuścimy z siatki zwykłe karpie. 34 kasy mamy. No to słuchajcie. O, to już są medalowe wszystko. 4 unikaty mamy w siatce. Słuchajcie, teraz jest 32 kasy, było tam 34. No to powiem wam tak, a tego małego też wypuścimy medalowego. To powiem wam tak, moi drodzy, że ja za siatkę szczupaków miałem... Już donęcimy do końca. Za siatkę szczupaków to miałem 38 039. Generalnie, no wychodzi to porównywalnie, wiecie, no nie będziemy się jakieś tam 1000 targowali, czy dwa, tak? Ale jeżeli chcecie porównanie, no to wam zrobię. No zobaczymy, jeżeli byśmy jeszcze dwa unikaty tutaj trafili, no to będzie trzeba po prostu wypuścić jakiegoś medalowego. Zaraz się okaże, że będziemy mieli całą siatkę unikatów. To jest jakaś tam popierdółka, więc nawet do siatki nie ma co się pchać. No widzicie, zwykły karp też wam weźmie na 150 doświadczenia, także no to ma mniej nawet od szczupaka, bo za szczupaka dostajecie około 300, jakby się ktoś pytał. Nie no, moi drodzy, no to jest niesamowite, 28 kilo karpia złowiliśmy, no to jest naprawdę, jestem w szoku. Generalnie nie powinno się za bardzo tych pauz robić, bo one trochę psują na rzeczy. Czekajcie, ryby, karp. A jeszcze mi nie zaliczyło, ale 28 kilo gdzieś to bym miał 12 pozycję gdzieś około. Tylko jeszcze się nie odświeżyło, jeszcze mi nie zaliczyło tego karpia. Zaliczyło mi poprzedniego. No to będziemy w topce, moi drodzy. Może się złapiemy do topki. Patrzcie, ale numer. I na zwykły groszek, słuchajcie, oba karpie weszły na groszek. Poprzedni poranny karp, również ten teraz, również. No także jeżeli was takie wielkie ryby, słuchajcie, interesują, no to zrobimy jeszcze jeden test następnego ranka na tej zanęcie, którą wymyśliłem. Czyli no, ona działa, słuchajcie. Sam wymyśliłem zanętę wcześniej już, ale dzisiaj, nie mając składników, ją ulepszyłem. Bo słuchajcie, jak widzicie, weszły karpie, no niesamowite. Także pójdziemy jeszcze raz przetestować tą zanętę od rana. Już nie będę sprawdzał, jaka jest pogoda następnego rana, bo gdyby może było słońce, to byłoby idealnie. Mogłoby być idealnie, gdyby wszystkich zatkało na czacie. No, totalnie zatkało. Pozdrawiam kolegów z łowiska, pozdrawiam was, moi drodzy, serdecznie. Jak mówię, metoda, no, czyli mając te 30, powiedzmy, może 5 kasy, 35 tysięcy kasy wyciągniemy z tej siaty. No to mając te 35 tysięcy kasy, zanęty oczywiście dorzucamy, nie będziemy jej marnować, że jeszcze coś złowimy. Tutaj wiecie, to nie są wyścigi na czas, bo jakbym...
Mi Fishing Planet ma sprawiać przyjemność, tak? No nie będę, słuchajcie, na przykład już mając taki sprzęt, łowił tych karpi, kurczę, z motorówki. Wiecie, to ta metoda, którą wam z jesiotrami pokazywałem, jak one wyjeżdżają z wody, no niby jest to metoda szybka, ale no mi to na przykład takie coś nie sprawia frajdy, nie? To nie jest coś, co by mi frajdę sprawiało. Jednak na tych szczupakach jest jakaś tam fajna zabawa, chociaż jeden unikat mi zupełnie przez przypadek jakoś wyskoczył z wody i wleciał do siaty dosłownie, więc też czułem taki dyskomfort trochę. Przypuszczam, że jeszcze jeden unikat powinien wyskoczyć, tym bardziej, że mamy szczyt. Czyli na tych wielkich szczytach, jakby była ta pogoda ze słońcem, to są takie dwa wielkie szczyty, bo to jest metoda, którą wam na karpie pokazywałem, idealna bez nawet nęcenia, tak? Przy trzech spotach. Znaczy, no to macie w poprzednim odcinku, to nie będę się powtarzał generalnie, bo to nie o to chodzi. I tam bez zanęty jesteście w stanie szybko siatkę zapełnić. Natomiast ile czasu tak naprawdę, licząc, że nagranie ma 26 minut, a mi zajęło 3 godziny czasu gry, no to jest tam ponad godzinę taka siatka. No to jest trochę, to nie jest tak, że zapełnicie 15 minut taką siatkę karpiami, ale też... Tak jak mówię, no nie zawsze, słuchajcie, ściganie się na czas ma, wiecie, to presja jest złym doradcą. Ja lubię się, to ryby, no to mają nam dać relaks, tak? Mają dać nam przyjemność, satysfakcję, że nie wiem, coś fajnego złowiliśmy. Mi to na przykład frajdę, słuchajcie, sprawia, jak jednak się z taką rybą pobawię troszkę. Ale w życiu bym się nie spodziewał, jak go holowałem, że będzie miał tyle kilo. Ten 28 kilo, no to już naprawdę. Czyli dwa rekordy dzisiaj pobiłem, czyli wyzwanie jedno zaliczone. Może nie ze szczupakami stricte, ale ogólnie było mówione, żebym pobił rekord swojej ryby. No i dwa razy pobiłem dzisiaj ten rekord, a jest jeszcze możliwe, niewykluczone, do trzech razy sztuka. Jeszcze zrobimy test poranny. Tak, wiecie co, ja myślę, moi drodzy, że tak, przekonamy się, czy tutaj nam wpadnie unikat. Ja tutaj spauzuję, żeby nie przedłużać. Jak mi będzie szedł jakiś unikat, to po prostu wam pokażę. Pokażę wam podsumowanie tej siatki i jeszcze, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak tam od rana się zaczyna test na tej samej zanęcie. Myślę, że jeszcze na jedno nęcenie nam składników starczy. No to wtedy taki dodatkowy bonus i wtedy, jak kogoś nie będzie interesowało, no to sobie zobaczycie do momentu, gdzie pokażę wam podsumowanie tej siatki. Także na chwilę pauzuję, jak będzie mi jakiś jeszcze unikat szedł jeden, to się o tym przekonacie, a jak nie, no to po prostu widzimy się rano i wam, znaczy rano, na przesunięciu czasu, tak, kiedy siatkę wam pokażę. No dobra, moi drodzy, będziemy podsumowanie robili, wyciągamy wędki, słuchajcie, no generalnie jest to metoda na pewno dla osób cierpliwych. Uznajmy, że siatka jest zapełniona, 198 kg, no chyba, że jeszcze nam coś tu strzeli na jednej wędce. O, no niestety się pospieszyłem, ale to pewnie unikat by i tak nie był. Jest to, moi drodzy, metoda dla osób cierpliwych, no bo mieliśmy od ostatniej pauzy tylko jedno branie z medalem. Tutaj cały czas nam dzwoni, ale to już nie ma sensu. Już tam olewam to generalnie, no znowu niby za szybko zaciąłem, ale nie ma to znaczenia. Moi drodzy, przyjmijmy, że to nie ma co tak też tego czasu nadwyrężać. Tylko się zastanowię, czy zrobię od rana tutaj, czy zrobię w tym miejscu, gdzie może, żeby było równe porównanie, to... Mamy identyczną pogodę następnego dnia. Identyczną pogodę, także następny ranek, żeby na pewno dobrze czas zrobić. No i co mamy? 17 tysięcy expa, 33 tysiące kasy. Expa, moi drodzy, troszeczkę wyszło więcej na karpiach niż na szczupakach, bo na szczupakach między 12 a 15 tysięcy. Musiałbym się mocniej napocić, żeby... A zresztą dużo nie wypuszczaliśmy tych karpi, no bo jednak dużo było medali. Jeśli chodzi znowu o kasę na szczupakach, to pod 40 tysięcy ona podchodzi, czyli expa jest około 2 tysięcy plus minus więcej na karpiach niż na szczupakach, ale kasy na karpiach macie około 5 tysięcy mniej. To jest takie porównanie. Czas przewinięty. To musimy, słuchajcie, no nic, będziemy podróżować. Co tu zrobić? Wracamy znów na tą miejscówkę, bo od niej się zaczął nasz poprzedni poranek, to chciałbym to wam też zobrazować tak, jak było. Mieszamy zanętę oczywiście, moi drodzy. Jesteśmy zaraz na szczycie, także tutaj już bez
bez zbędnej zabawy. Co my tu mamy? Czy my w ogóle mamy te zanęty? Karp Rivala oczywiście. No dobra, czyli po kolei. 500 gram. Tak kupiłem, żeby chyba na 3 nęcenia starczyło, więc to... to da radę na pewno. 500 gram. Karp Big River in Bremer też 500 gram. Nie, nawet na 4 nęcenia chyba kupiłem. A, no widzicie, kupiłem na 4 nęcenia. I może na wieczór jeszcze mi starczy. 500 i to cała paczka. Cyk. Tutaj bez zmian i oczywiście... Tak jest, no to, to jeszcze jedno nęcenie będziemy mieli. 230 to było. I ten korn 200. No to jeszcze jedno nęcenie sobie śmiało zrobimy. Nie tyle. Aby weszło więcej, o, to ciekawe. A wcześniej nie chciało więcej wejść, coś inaczej ustawiłem. Ale nie będziemy zmieniali. Skoro ten przepis w miarę oddaje, tu nie ma co kombinować, czyli 500, 500, 1500, po 60. I te 230. Czemu nie możemy zmieszać? No właśnie, bo to jest niestety, moi drodzy, taka głupia mechanika gry. Że zobaczcie, wszędzie wszystko mamy super, cacy. I nie możemy zmieszać. Karp Rivala nam nie dodało. I wiecie, co w tej sytuacji trzeba byłoby zrobić? Bo często też tak mam. W tej sytuacji trzeba by to wypieprzyć, czyli przepis nam się skasuje. Ale no to myślę, że będę pamiętał. 230, 60, dobra. Patrzcie, wywalamy Karp Rivala, wszystko nam się kasuje. I dajemy to na nowo. No. Niestety, no... Takie są bugi czasem w Pink Planet. Kiedyś to działało dobrze, w tej chwili to się kompletnie spieprzyło. Już to miałem nawet, słuchajcie, miesiąc temu na Anglii, że miałem zapisany nawet przepis, słuchajcie, wszystko cacy, a i tak była dupa. Było tylko teraz, nie pamiętam, czy po równe 60, czy po 66, ale chyba 60 było równe. Równe 60 chyba było. Tak końcówka była inna, tutti frutti też równe 60. Więcej bym raczej nie dawał, bo nie wiem, czy to coś zmieni. Nie chciałbym, słuchajcie, tutaj przesadzić. 230. I Kempcorn 230. Widzicie? Nie, więcej by nie weszło i tak. A nie chcę tych, słuchajcie, dodatków. O, idealnie. Nie chcę tych dawać, bo tych by można nawet 66 dać, można by nawet pod 70 dać jednego, ale nie chcę kombinować, skoro jakoś tam fajnie te karpie brały, nie chcę przekombinować. Czyli mamy 1500, 500, 500, 60, 60, 230, 230. Dobra, zanęta mieszamy. No i co? Myślę, że samego nęcenia nie muszę wam pokazywać, bo to będzie po prostu dla was nuda. Więc się, moi drodzy, spotkamy za chwilkę, jak zarzucam wędki, oczywiście, słuchajcie, później nęcę. Taką mam sobie tutaj metodę, czyli zarzucam wędki w te markerki. W międzyczasie będę oczywiście rzucał zanętę. No i co? No i jak zacznie brać, będzie coś mocno jeździło, no to się będziemy widzieć, no bo bez sensu wam to, moi drodzy, pokazywać. Także do zobaczenia za chwilkę. No jesteśmy, moi drodzy, zobaczcie, 6:45 czasu gry, czyli prawie 2 godziny. W siatce zaledwie 26 kilo i dopiero mamy pierwsze branie. Właśnie, bo w momencie, kiedy nęcicie, czy pierwsze branie konkretne, no bo przypuszczam, że to będzie jakiś mały unikat, bo trochę odjeżdża. Także, moi drodzy, no jeżeli nęcicie, to musicie wykazać się cierpliwością. Tu nie ma czegoś takiego, że bo normalnie, gdyby mi nie brało, posiedziałbym do tej szóstej i bym się stąd zmył na inny spot, ale ja dopiero gdzieś koło pół do siódmej, czyli 6:30 skończyłem, tak naprawdę dopiero nęcić. Więc to na pewno ta metoda z biciem rekordów i zapełnianiem w ten sposób siatki jest metodą dla cierpliwych. Bo tak jak na szczupakach, jak wam pokazywałem metodę, no siedzicie na jakimś spocie, jak się robi cisza, 15-20 minut macie ciszy, zresztą już mniej więcej widzicie, w jaką pogodę, kiedy na jakim spocie się robi cisza, bo ja to też odkryłem, no i po prostu zmieniacie ten spot. Zobaczcie, mamy taką samą pogodę, taką samą zanętę, a zupełnie inaczej wszystko działa niż poprzednio. No, ale jakiś unikacik to raczej będzie, no bo troszkę nadal odjeżdża.
Może się okazać, że będzie jakiś olbrzym, ale wątpię, wątpię. Raczej będzie taki może 22 kilo. Patrząc na to, że wędki mamy na 22 kilo. Długo dzwoniło, nic się nie działo, naprawdę długo nic się nie działo. Cały czas tutaj sterczałem, obserwowałem, nic się kompletnie nie działo. Także to na pewno wadą tej metody jest to, że trzeba być po prostu cierpliwym. Ale może nam zaskoczyło i zacznie coś brać. Na pewno będzie to unikat. O, 23, no nie jest zły. Nie jest zły. 4000 kasy, 2300 expa, no nie jest zły. 23 kilo, prawie 24, tragedii nie ma. Tragedii nie ma, ale nie jest to też jakiś, no nie wiem, super rekord, prawda? Także tyle co wam mogę powiedzieć, no że dzień dniowi nierówny, bo mamy identyczny dzień, identyczną pogodę, a no jak sami widzicie, zupełnie inaczej te, bo jakby pierwsze branie już miałem przed szóstą, jakby była godzina szósta, już miałem prawie 100 kg ryby, tak? Widzieliście w siatce, jak zaczynaliśmy wieczór tam, no to zaczynaliśmy z siatką już dosyć konkretną. Ale zrobimy tym razem inaczej. To będzie też taki test, zmienimy. Jak pójdziemy na tą wyspę, bo tam na tej wyspie drugiej, gdzie płyniemy kajakiem, fajnie ryby biorą wieczorkiem. Dzisiaj, teraz przygotuję sobie zanętę bardzo szybko. Jeszcze zobaczę, czy na pewno wszystkie składniki mam, zanim tam pójdę, żeby nie było wtopy. I nie przesunę czasu na 17, jak to zrobiłem poprzednio, tylko tym razem przesunę go na 18, bo ja zawsze jak tam szedłem na wyspę, nawet widzieliście to w poprzednim odcinku, taką miałem metodę. Łowiłem tu bądź na wyspie numer 1, tak? Zresztą to macie w odcinku, łowiłem bez zanęty. To na wyspie numer 1, tu na zmianę i na wieczór szedłem na wyspę numer 2, gdzie płynąłem kajaczkiem, prawda? No i tam zawsze ustawiałem godzinę 18. Teraz, no, ze względu na to nęcenie, ustawiłem wcześniej. A może było to bez sensu zrobione? No tu jakiś maluszek, nawet wątpię, żeby to był medal. Widzicie, haczyki 10-0 i... Ale zwyklaczki, tak jak mówimy, najpierw wszystkie do siatki idą, żebyśmy mieli w miarę wyznacznik, na ile nam się siatka zapełnia, a później sobie fajnie dopiero to zmieniali i wypuszczali. Czekajcie, teraz nam się trochę zmienia pogoda, bo to jest ten czas, może one teraz dopiero zaczną brać. Także no, metoda z tym nęceniem nie ma jakiejś konkretnej zasady, bo tak jak mówię, od razu raz za razem mi padły trzy unikaty, no i jakby wiedziałem, że no jak już trzy unikaty padły, no to więcej nie siądzie. Nawet spodziewałem się, że może dwa padną. Trzecim się mega zdziwiłem. Bo tradycyjnie bez zanęty no, siada jeden i koniec. No teraz mamy dopiero jednego, więc jestem ciekaw, czy, i to chcę wam też pokazać, czy jeszcze jakiś siądzie. Do której bym tu był? Myślę, że tak do 8.30 maksymalnie. Do 8, bo ja zazwyczaj też robiłem tak, że jeżeli tu byłem od rana, to do 8 na jakąś szybką godzinkę szedłem na drugą wyspę. I to robiłem w ostatnim odcinku, bym powiedział, w ostatnim dniu, ale no to tego akurat nie nagrywałem. To po prostu poszedłem bez zanęty, tam sobie jakieś parę medali złowić, akurat już unikat wtedy nie siadał. No i wieczorek znowu z nęceniem. I to też jest taka, słuchajcie, metoda, w której możecie, zobaczcie. Oczywiście jest to metoda droga i my to też przeliczymy na koniec. Bo ja dosłownie wiem, no karp rivala około 2000 kosztuje jeden, kupiliśmy 4, tam test 8000. Nie pamiętam cen, ten Big River in Bremer też koło 2000 kosztuje, kupiliśmy 2. No to jest 12 tysięcy, powiedzmy te dodatki, po 400, 4, no tak z 18 tysięcy wydaliśmy, myślę, maksymalnie, między 15 a 18 tysięcy wydaliśmy na zanęty, na 4 nęcenia. No bo tak jakby wyszło na 4 nęcenia. Więc jak podsumujemy ten dzień, w poprzednim mieliśmy, pamiętam, 33 tysiące kasy. W tej chwili tylko o kasie mówię, nie o expie, chociaż na pewno, no nie oszukujmy się, gdybyście łowili bez zanęty, to automatycznie expa byście mieli mniej, bo byście mieli więcej, znaczy inaczej, no przy haczykach 10-0 to tak naprawdę, no przy haczykach 10-0, no to tak naprawdę byście mieli większą ciszę i mniej brań. Zanęta daje to, że więcej medali bierze, więcej unikatów, czasem nawet zwyklaczek. No ale tak byście musieli mieć pewnie założone haczyki 8, 9, maksymalnie 10 na jednej wędce, ale ósemki też by musiały być. A tu mamy 10,
10 i 9, jeżeli dobrze pamiętam. Także taka mieszana metoda może być, że od rana w jednym miejscu. Dlaczego na przykład tu wolę nęcić, a nie na tej wyspie tej, wiecie, tej tam, tej, gdzie wszyscy stoją. Znacie tą wyspę, nie? No, słuchajcie, tam się bardzo kijowo nęci, bardzo kijowo widać. Jest to dosyć daleko. Tutaj jest troszkę bliżej, znaczy może dlatego, że są te trzciny i te markery jakoś, bo wiecie, do nęcenia akurat markery mają znaczenie, tak? Dla mnie, tak plus minus staram się w ten marker rzucać i to nie chodzi nawet o ogranicznik rzutu czy coś, tylko tutaj ta trzcina sprawia, że jednak widzicie te markery, tak? Zobaczcie, one są jakoś widoczne, mniej więcej widzicie, gdzie rzucić. Tam z kolei na wyspie jest ta widoczność bardzo słaba, no więc nie lubię. Nie lubię tam nęcić, tam sobie mogę tylko rzucić jakieś dwa medale, wyciągnąć i tyle. No ale siłą rzeczy, żeby metoda i podsumowanie było wiarygodne i można podsumować do poprzedniego dnia, to ja tutaj zostanę gdzieś tak do około 8, zobaczę, czy jeszcze jakiś unikat siądzie, ale już wątpię, szczerze wątpię, żeby jeszcze jakiś unikat tutaj siadł. Jeśli siądzie, to wam pokażę, już jak go będę łowił, znaczy już jak będę go wyciągał. Pójdę na wyspę tamtą bez nęcenia, tak sobie dołowię tak do 100 kilo w siatce. O, coś mamy. Do 100 kilo w siatce, żeby było, bo wiecie, nie chcę mieć połowy siatki, tak, nie chcę tak ryzykować. Więc tak tą połowę siatki chciałbym mieć zapełnioną. Nawet jeżeli teraz tak jakiś zwyklaczek nam się trafił, to na razie go do siaty dajemy. Zresztą możemy taki test zrobić, że po prostu nie będziemy wypuszczali. Jeżeli nie nałowimy tym razem, bo jest jakiś taki dziwny dzień, nie wiem, może coś tam jest inaczej z tym ciśnieniem, tam nie jest to nie zwracałem uwagi, powiem wam szczerze, zwracałem uwagę tylko na pogodę i identyczna jest jak dnia poprzedniego, jeśli chodzi o ciśnienie, czy tam prędkość wiatru, nie zwracałem na to uwagi. Ale to wy na nagraniu możecie to przecież sprawdzić, tak? No i tak, możemy zrobić taki test, że nie będę wyrzucał z siatki tych zwyklaków i sobie zrobimy porównanie. Tamta siata była totalna, siata z medalami i z unikatami. Wiemy mniej więcej, ile nam dała. Dała nam tam te 33 tysiące coś tam kasy i około, jak dobrze pamiętam, chyba 17 czy 18 tysięcy expa, jeśli dobrze pamiętam. A teraz możemy tych zwyklaków nie wyrzucać i zobaczymy na podsumowaniu, jaka będzie różnica. Znaczy na pewno będzie różnica, tak? Tylko przekonamy się jaka, pod względem też czasowym, na ile się opłaca tą dłużej łowić, żeby wypuszczać te zwyklaki. Czy tylko po prostu zapełniać siatę? To też będzie taka odpowiedź dla was na pytanie, czy na fulla zapełniać siatę byle czym, byle jak leci? No poza może sumikami, jakby wam się trafiły. Mi się na szczęście jeszcze żebym nie trafił. Czy po prostu jednak wypuszczać te zwyklaki, bo ta różnica będzie no tak kolosalna. No to za chwilę się przekonacie. Ja tu sobie jeszcze chwilkę połowię i dam wam za chwilkę znać, co dalej robimy. No i jeszcze ostatnie nęcenie zrobimy na tej wyspie, na którą podpłyniemy kajaczkiem i tam wam już wtedy pokażę, jak coś będę fajnego wyciągał. Także będzie wielkie podsumowanie już za chwilkę. Z tych dwóch dni, myślę, które tutaj spędziliśmy testowych, jakieś już wnioski się nasuwają. No wstępny teraz widzicie wniosek, że dzień dniowi nie jest równy. I to samo było też, słuchajcie, na Weeping Willow. Czasami mieliście taki dzień, że znęcenie, znaczy to wy się przekonacie, jak jeszcze nie macie tego 50 levelu, ale ja to wiem, bo już byłem po prostu na Weeping Willow, super łowisko swoją drogą. Dlatego też tu już nie chcę się skarpiami bawić, jaki swój rekord pobiłem. 27 kilo, 28 kilo karp, no to są niezłe wyniki moim zdaniem. Na razie mi to wystarczy tutaj. I będę po prostu już skończę nagrywanie tego odcinka, skończę tą dniówkę, to po prostu może coś tylko dołowię, żeby odrobić straty, że tak powiem, za nęty i po prostu wracam na chwilę też na szczupaki, na Michigan, aby wbić 50 level, no i na pewno na 50 levelu wracamy do tematu karpi. No na pewno będą jakieś wielkie, wielkie zakupy i mocno się zastanowimy, jakie te zakupy zrobić. Także kasa też będzie potrzebna, a że tutaj wydałem powiedzmy tam troszkę tej kasy na zanęty, to akurat się zwróci dla widza. Myślę, że było warto, żeby wam taki odcinek nagrać, pokazać i żeby też pobić swój rekord. Dobra, także widzimy się za chwilę i obserwujcie do końca, moi drodzy, bo będzie wielkie, wielkie.
streamowanie. Dobra, moi drodzy, zobaczcie sobie godzinę. No niestety nic tam się za bardzo nie dzieje. Jakoś tak stwierdziłem, że jak jest cisza, to już ta zanęta i tak prawdopodobnie przestała działać, więc robię to, co mówiłem przed chwilką. Na dosłownie dwie ryby przyszedłem tutaj bez jakiegokolwiek nęcenia, tak sobie rzucić jakieś dwa medale, wyciągnąć. Unikata nie spodziewam się, że tu wyciągnę. Także sobie złowię, to już wam nie będę pokazywał, ale tylko mówię, żebyście widzieli. Mam 60 kilo w siatce, tak sobie tutaj na godzinkę dosłownie szybko przyszedłem coś tutaj złowić. No i widzimy się wieczorem na wyspie, gdzie będziemy nęcili. Taką ostatnią próbę z nęceniem i porównanie zrobimy. Też pamiętajcie, że jak robicie z nęceniem, to możecie sobie gdzieś tam w międzyczasie jeszcze doskoczyć bez nęcenia, to też się naprawdę nic nie zadzieje. Jak sami widzicie, to robię i na pewno z jakieś dwa medale mi się uda wyciągnąć. Oj, troszkę za daleko rzuciłem, tak na 39 by było najlepiej. No, także z dwa medale sobie tu wyciągnę, myślę, do tych 100 kilo do siatki dobiję. No i widzimy się, moi drodzy, na wyspie. No dobra, moi drodzy, jestem, słuchajcie, jak widzicie, 85 kilo, także dołowiłem sobie dosłownie dwa tutaj medalowe, stwierdziłem, że nie ma sensu, dobra, i teraz tak, 18 jest totalny szczyt, 17 się zaczyna, ale możemy zrobić to inaczej. Moi drodzy, kochani, mieli trochę więcej czasu, zanęta mieszamy, także słuchajcie, jesteśmy tutaj, zanęce, porzucam. Najpierw trochę chcę zrobić, chcę to teraz inaczej. Chcę troszkę podnęcić, tam zrobić dosłownie, ja wiem, z 5 rzutów. Dosłownie, kochani, z 5 rzutów, po czym dopiero łowić. Ale ja sobie chwilę poczekam czasu gry, tak do 17:30. Będziemy mieli kompromis między 18, a po 18 już mi było za późno. Także sobie chwileczkę, moi drodzy, tutaj poczekam, a z wami się będę widzieć, jak będę łowić ryby, no bo pokazywanie jak nęce nie ma sensu, także wiecie, gdzie będę rzucał, te markery oczywiście, jak będzie jakiś duży, coś dużego na żywce, no to wam pokażę, no i oczywiście będziemy to podsumowywali, będziemy wielkie podsumowanie robili. Ciekawe, czy uda nam się 120 kg ryby złowić, szczególnie karpie. Zaraz się przekonamy. Także do zobaczenia za chwilę. No i mamy, moi drodzy, jeden unikacik mi wskoczył, ale nie zdążyłem go nagrać, bo miał raptem 14 kilo. Ja byłem przekonany, słuchajcie, że medal nam bierze, więc nawet nie zdążyłem nagrać, ale pokażę wam potem w siatce. Teraz mamy pewnie unikata na tej wędce 21-kilogramowej, czyli teoretycznie najsłabszej. No ale zobaczcie, jak odjechał na 33 metry na słodkiej kukurydze haczyki 9-0. Na groszek na razie nic jeszcze nie pykło, ostatni rekord padł na groszek, właśnie też na tą słodką kukurydzę przed chwilą siadł ten czternastak. Także widzicie, tu reguły żadnej nie ma. Poprzednio dominował groszek i na groszek siadały unikaty, teraz z tego co widzę, zresztą zobaczymy w siatce, ale to jest na pewno drugi unikat na słodką kukurydzę. Także nie ma tu, kochani, żadnej reguły. Tak jak wtedy złowiliśmy tu tylko jednego unikata wieczorem, a trzy rano tam na tamtym spocie, tak tu już jest na pewno nasz drugi unikat, czyli pewnie tutaj trzy siądą, a rano był jeden. Czyli widzicie, no nie ma tu żadnej jakiejś konkretnej zasady, to się jakby odwróciły te role. Rano brań nie mieliśmy, mimo tej samej pogody, tak, no wszystko właściwie to samo. I zobaczmy, co to będzie, 20 kilo będzie miał? Oby? No, cudów nie ma. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, czegoś lepszego, ale dobra, niech będzie. No to cóż, to jeszcze myślę, że z jednego unikata zaraz złowię, no i widzimy się na podsumowaniu. Jak powiedziałem, tak robię. Chwila po wstrzymaniu nagrania, już mamy groszek. Się odezwał, ale to raczej nie będzie jakiś wielki unikat, chociaż ostatnio właśnie na ten groszek... Ojo, za mały to nie jest, o kurde. Wyjechał z wody, powiem wam, całkiem spory. A to jest ta najmocniejsza wędka, a nam odjeżdża, także myślę, że może być 24 kilo. Oby taki był. Kurczę, fajnie oczywiście by było po raz trzeci swój rekord pobić, bo wczoraj po raz pierwszy, raz pobiłem poza... O, meluszek skoro wyjeżdża. No ale może tych maluszków więcej złowimy. No, 19 kilo. Tylko 19 kilo, kochani. No dobra. Co zrobimy? No nic nie zrobimy.
Nic nie złowimy. Całą zanętę i tak już tutaj zużyłem. No czyli wychodzi na to, że 200 kilo siatki zapełnimy bez problemu, nawet jak jakiś medal wiedzie. Czyli za chwileczkę zrobię dla was podsumowanie. Ja tu oczywiście, moi drodzy, za chwilkę będę działał. Korega pytał, na co złowiłem, to odpisałem. Dobra, także za chwilkę zrobię dla was podsumowanie, pokażę wam siatkę. Być może wyjdzie tak, o, mamy kolejne branie, więc może będzie tak. Być może będzie tak, moi drodzy, że jakieś medale jeszcze powjeżdżają i te zwyklaki powypuszczam z siatki. No teraz bym się zdziwił, jakby nam jeszcze unikat skoczył. No bym się zdziwił, jakby nam czwarty unikat na jednym spocie skoczył, to naprawdę był w szoku. To chyba raczej duży medal będzie, ale zmierzam do tego, moi drodzy, że właśnie szybko wyłaź, bo nie ma czasu. Następne branie. O, co tu się dzieje, moi drodzy? Nie ma... Ole, zgłupiały wędki. Kochani, co tu się dzieje? No groszek nigdy nie zawodzi, więc ryzykujemy z groszkiem. Ryzykujemy z groszkiem. Chyba, że zdążymy zaciąć, nie wiem. Idzie coś mocno, więc chyba będzie czwarty unikat, kochani. Czwarty unikat w ciągu 30 minut czasu gry. To jest szok. A zrobiłem z zanętą tak, że wrzuciłem około 400 czy 500 gram, moi drodzy, tej zanęty. Wrzuciłem wędki i potem nęciłem dalej. Zrobiłem troszeczkę inaczej niż ostatnio. O, może zdążymy jeszcze jednego wyciągnąć. Nie, no niestety tylko medal. No nie spodziewałbym, ale walczył ostro. Walczył ostro, moi drodzy. Walczył ostro. No dobra, no nie zdążę z wami pogadać, ale siata, jak widzicie, się zapełnia. No tak, także za chwilę wam pokażę podsumowanie. To już nie ma sensu pokazać, jak medale wyciągam. Także za chwileczkę robimy podsumowanie całej dniówki i podsumowanie całego odcinka, jak to wygląda karpie, a szczupaki. Także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, moi drodzy, widzimy się na podsumowaniu. Jak widzicie, 19 gdzieś tak minęła. Niby ten szczyt bran jest duży, ale już tylko dzwoni i nic się nie dzieje. Także czas podsumować. Co wam powiem? To wyciągamy wędki. Od tego zaczynamy. Jeżeli mamy porównać karpie ze szczupakami, bo taki był zamysł, tak? Taki był zamysł, moi drodzy, tego odcinka. Tak przy okazji, oprócz tego, jak wyłowić ogromne karpie, to również mieliśmy porównać szczupaki morskie gołe z Michigan w stosunku do karpi. Także zaraz, moi drodzy, się przekonamy i będziemy mieli to podsumowanie. Ja już mam mniej więcej to zapisane. Teraz tak, no musimy niestety czas przewinąć. Następny ranek. Przedłuż. Jak to wygląda, moi drodzy? Tutaj dostaliśmy 14 koła expa, czyli bliżej, czyli ja tutaj źle zapisałem, czyli to jest tak między 14 a 16 koła expa wychodzi za to i 30, no około 30 tysięcy, nie? Średnio. Musiałbym wyjść po prostu z łowiska, ale nie chcę wychodzić, bo chcę zrobić jeszcze jeden test. Moi drodzy, dobra, podsumowanie jest bardzo proste. Łowiliśmy karpie i szczupaki praktycznie w podobną pogodę. Mówimy o tej pogodzie, no tych dwóch szczytach. Czy to chmura, słońce za chmurą, czy słońce, ale na tych szczytach i mniej więcej wychodziło to tak samo. Łowiliśmy właściwie identycznie i szczupaki, i karpie, bo startowaliśmy o 5 rano, gdzieś tak około 8 już te brania no spadały, mimo że zobaczcie, wykres wcale o 8 jeszcze nie spada, no ale spadały w obu przypadkach, i na Michigan, i na szczupakach, i na karpiach, tutaj na delcie, w obu przypadkach o 8 rano brania spadały, więc przesuwaliśmy czas na garba na godzinę, powiedzmy, 17, w granicach 17, no teraz troszkę później przesunęliśmy, no ale załóżmy na 17, i łowiliśmy od 17 do 19. Czyli łowiliśmy identycznie karpie, identycznie szczupaki i te brania na tym wykresie brań identycznie wyglądały. Więc jest to, moi drodzy, około godziny, bo niby to jest 5 godzin czasu gry, no ale patrząc na to, że mógłbym szybciej kończyć, no to tak, żeby zapełnić siatkę, no to jest około godziny czasu gry. Przepraszam, godziny czasu realnego. Tak, w ten sposób. Godzina czasu realnego. No i daje nam to bardzo podobnie, bo
Na karpiach, jak widzieliście, od 14 do 16 koła, około 30 tysięcy zarobku. Na szczupakach wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Może z expem jest troszkę mniej, bo jest między 12 a 15 tysięcy expa za siatkę. No ale jest 40 koła kasy, czyli o 10 tysięcy kasy jest więcej. Czyli karpie oddają lepiej, jeśli chodzi o exp, minimalnie, ale znacznie mniej jest kasy, a na... Czyli to jest to, co myślałem, a na szczupakach jest więcej kasy. Zdecydowanie. No i żeby to porównać, musiałbym poświęcić, i pewnie to zrobię, zrobię metodą nocną, z przesuwaniem czasu, dwa testy, które nagram w następnym odcinku i jeszcze to wszystko porównamy sobie do jesiotra. W ciągu godziny realnego czasu, ile wyciągniemy kasy i ile wyciągniemy expa z jesiotrów. Tylko tu pewnie będziemy, wiadomo, przesuwali czas i będziemy tych łowień, tych siatek mieli więcej i zobaczymy, czy te więcej siatek będzie równe, będę oczywiście to wszystko musiał notować, czy te więcej siatek będzie się równało temu, jak to się ma do czasu. Zrobimy te dwa testy, te metody, które Wam pokazywałem, czyli metodę z przesuwaniem czasu z miejscówki, łowienie na trzy wędki, tak samo zrobimy na te same wędki, nie będziemy zmieniali wędek. No, ewentualnie możemy jeszcze spróbować metodę z motorówką do porównania, że przepływanie z punktu do punktu, ale akurat w tej chwili nie ma motorówki jeszcze, więc może sobie metodę z motorówką darujemy. Czyli kolejny odcinek to będzie podsumowanie jesiotra, takie ogólne podsumowanie, co najlepiej oddaje między 40 a 50 levelem, aczkolwiek po 45, no bo to te testy zaczęliśmy po 45. Jeśli chodzi o zanęty, to wydaliśmy na nie dosyć dużo pieniędzy, czyli zarobiliśmy, myślę, tutaj już zamknąłem, nie, bo musiał, dobra, to ja opuszczę łowisko, dla widza. Słuchajcie, opuszczę łowisko i będziemy wiedzieli, ile zarobiliśmy przez te dwa dni, bo robiliśmy testy przez dwa dni. Dla widza opuszczam, najwyżej na potrzeby jesiotru wejdę jeszcze raz. Także będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz i docenicie moją pracę. Cała wyprawa dała nam 32 tysiące expa, spoko, i dała nam 65 tysięcy kasy. Za wejściówkę zapłaciliśmy, moi drodzy, no tam to jest niecałe 10 tysięcy, zaokrąglam, tak? Plus dwa razy po 2 tysiące za przedłużenie doby, czyli powiedzmy około 14 tysięcy. Myślę, że maksymalnie 15 tysięcy wydaliśmy na zanęty. I to są całe nasze koszta, które bym tutaj policzył. Nic mi chyba nie umknęło, czyli wydaliśmy około 25 tysięcy na złowienie tych unikatowych karpi. Zobaczmy, czy jesteśmy w ogóle w rankingu. A zarobiliśmy 65, czyli 40 tysięcy, moi drodzy, jesteśmy do przodu. Ja właściwie tylko... Dobra, na razie nic nie naprawiamy. Także wydaje mi się ten wynik, moi drodzy... Dajcie znać, czy według Was to jest ok. Według mnie jest ok. Patrząc na to, jakie złowiliśmy ogromne karpie. Ja sobie jeszcze jeden test tutaj zrobię już poza odcinkiem i jeszcze się przekonamy. A my sobie, no dobra, niech będą wszystkie ryby. Ryba oczywiście nas tylko i wyłącznie karp interesuje. Chyba nam jeszcze, moi drodzy, nie doliczyło. 21 poziom, oj. Po 27 kilo karpia nam pokazuje, a nie wiem dlaczego, może trzeba unikat zaznaczyć. 64 po... Kurde, ten czat mnie tu wkurza. A teraz mi pokazuje 21. Zobaczcie, coś tu jest zbugowane, moi drodzy. Strasznie jest to zbugowane. Halo, spadać. 27 kilo, a przecież mamy 28,5 kilo. To czyli byśmy mieli 13 czy 14 pozycję generalnie. Na tym karpiu. Tu teraz 21 pokazuje. Nie wiem, dziwnie. Coś tutaj się buguje w tej Fishing Planet, ale mniejsza o to. Także to tyle, jeśli chodzi o łowienie dużych karpi. Dajcie znać, co sądzicie. Ja jeszcze zrobię test oczywiście z jesiotrem i będziemy mieli w następnym odcinku po prostu takie porównanie tych wszystkich, no, tych wszystkich siatek i tych wszystkich osiągnięć z łowiska. Także dzięki za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego odcinka. Cześć!